Siemanko, cześć, witam w nowym materiale, w którym sobie podsumujemy, jak wyglądało moje trenowanie Magic Levela od czasu sprzedaży Soul Leadera, bo jak wiecie albo nie wiecie, zadeklarowałem się, że hajs z Soula leci na skillowanie. No i właśnie osiągnąłem swój cel Magic Levelowy i troszeczkę o tym poopowiadam. Zapraszam. Przechodzimy do statystyk i pierwsze co to oczywiście data. Start 13 kwietnia, koniec 7 maja, więc prawie miesiąc zabawy w trenowanie. Ile wandów, czyli liczba wandów spalonych każdego dnia. I tutaj widać te wartości po jednym wandzie spalonym w ciągu dnia. To nie jest za wiele, wiadomo, dało się to zrobić szybciej, dało się to zrobić sprawniej, ale jakoś no nie śpieszyło mi się. Ile procent, czyli ile procent zostało wbite każdego dnia oczywiście z lastingów. Zmiany, czyli ile daje mi jeden lasting i to się ładnie utrzymywało, 1,27 do dnia 28 kwietnia. Z tym jednym lastingiem pod sam koniec wbiłem 41 Magic Level z Loi, co dało później to, że jeden lasting daje mi 0,91% do samego końca, czyli do osiągnięcia 40 Magic Levela bez Loyalty. Łącznie spalone 46 lastingów, wartość tutaj to jest 348 milionów blisko. Początek całej zabawy to 34,21% do 41 Magic Levela z Loi, koniec 81,50% do 42 Magic Levela z Loi. W tutaj okolicach 82% otrzymałem 40 Magic Level bez Loyalty, czyli w ten ostatni lasting to tak naprawdę zrobił taką nadwyżkę. Oczywiście dało się to wycyrklować bardziej tutaj pewnie Durablami, ale ten lasting został tutaj odpalony na noc i przed SS-em on się skończył, dając mi właśnie ten wynik. Więc całe to trenowanie było przed Double Expem Skillem, bez żadnego eventu na tutaj kukiełce domowej. Wandy dały mi łącznie 51,58%. Gra, czyli zabijanie bossów, bestiariusz, hunty, ale tych huntów było naprawdę kilka w ciągu tego miesiąca, naprawdę kilka, zbytnio nie chęciłem. Spalanie many na robienie burstów, spalanie many na robienie samona, tak? I te wszystkie aktywności w niespełna miesiąc dało mi 1,13%, więc no nie za wiele. Całościowo otrzymałem 52,71%. I teraz tak jeszcze wyjaśniając, bo pewnie będą takie osoby, które powiedzą, że spoko, spoko, ale nie pasowało ci to, jaka jest różnica między Soul Leaderem a Falconem i to ci się nie opłacało, ale wydałeś tyle na Magic Level, który prawdopodobnie nawet nie da ci tego, co jest między właśnie Falconem a Soul Leaderem. Nawet takiej różnicy na respie nie dostanę. I to jest prawda, oczywiście, że tak. Prawdopodobnie takiej różnicy nawet nie dostanę, jaka jest między Falconem a Soul Leaderem, ale to nie było moim celem. Nie patrzyłem na ten aspekt praktyczny. Zależało mi na tym, żeby wskoczyć na wysokie miejsce w high scorach i żeby postać po prostu poszła do przodu w skillach. Po prostu chcę mieć wysokie skille, więc ten aspekt praktyczny akurat tutaj nie brał takiego udziału. I co dalej? Bo jak wiecie, jeszcze trochę hajsu zostało ze Soul Leadera, bo 348 milionów, no to jeszcze troszeczkę zostało, bo Soul Leadera sprzedałem za 495. No i ten hajs oczywiście poleci na trenowanie Dista. I jak wiecie, mamy dzisiaj piątek, już po tej cofce oczywiście, która miała dzisiaj miejsce. Jak więcej informacji oczywiście na tibia.com znajdziecie o tutaj tej cofce na Antice i na Securze, ile dobrze pamiętam. I tak, teraz lecimy w Dista. Planuję dobić tutaj do 130 Dista bez Loyalty. Aktualnie jest 129 Distance, no i taki jest plan. Cały czas lecimy na lastingach, praktycznie cały ten double będzie przetrenowany, nic tam innego nie będzie trenowanego, no bo Magic Level mamy, level nas nie interesuje, więc cały czas Distance będzie klepany. I tyle, dziękuję za oglądanie. Tutaj taka była króciutka, co ja mówię, prawie miesiąc przerwy od ostatniego materiału na kanale, więc tak,
wracamy, taki materiał rozruchowy, no i tyle. Do zobaczenia na innych materiałach, do zobaczenia na innych streamach. Cześć!